będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Witam Państwa w to niedzielne południe. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na modlitwę Anioł Pański wraz z Ojcem Świętym. Transmisja z placu Świętego Piotra w Rzymie, a ściśle mówiąc w Watykanie. I już za chwilę pojawi się Ojciec Święty w oknie Pałacu Apostolskiego, a dzisiaj przypomnę, obchodzimy w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich. Plac Świętego Piotra jest też udekorowany takimi plakatami, które o tym dniu przypominają. Nie cały plac oczywiście, ale kilka miejsc, w kilku miejscach jest plakat, który mówi o tym dniu, jest umieszczony też na tym znanym nam wszystkim balkonie w centralnej części fasady Bazyliki Świętego Piotra, na którym ukazuje się zawsze Ojciec Święty, kiedy jest wybrany, czy błogosławi Urbi et Orbi. Tymczasem już otwiera się okno Pałacu Apostolskiego, a w nim pojawia się Ojciec Święty Franciszek. Dostrzegają go zebrani pielgrzymi, czemu dają wyraz oklaskami i okrzykami. I rozpoczynamy spotkanie, modlitwę. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Ewangelia dzisiaj przedstawia nam przypowieść o talentach. Pan udaje się w podróż i powierza sługom swoje talenty, czyli swój majątek, swoje dobra. Kapitał pewien. Talenty rozdziela je według zdolności każdego z nich. Po powrocie żąda rozliczenia się z tego, co zrobili. Dwóch z nich podwoiło to, co otrzymali, a Pan ich chwali, podczas gdy trzeci ze strachu zakopał swój talent i może go jedynie zwrócić. Dlatego to otrzymuje surową naganę. Patrząc na tę przypowieść, możemy nauczyć się dwóch różnych rodzajów zbliżania się do Boga. Pierwszy sposób to sposób człowieka, który zakopuje otrzymany talent. Nie umie dostrzegać swojego bogactwa, jakie Bóg mu dał, który nie ufa ani swojemu Panu, ani sobie. Istotnie mówi do swojego Pana: wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, że żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Odczuwa wobec niego strach. Nie dostrzega szacunku, nie dostrzega zaufania, jakie pokłada w nim Pan. Lecz widzi jedynie działanie pracodawcy, który żąda więcej niż daje, sędziego. I to jest jego obraz Boga. Nie potrafi uwierzyć w dobroć Boga. Nie potrafi uwierzyć w dobroć Pana wobec nas. Dlatego zablokował się, utknął i nie pozwala sobie na zaangażowanie się w otrzymaną misję. I teraz zobaczmy na drugi sposób. W pozostałych dwóch bohaterach, którzy odwzajemniają zaufanie swojego Pana, z kolei jemu ufając, oni inwestują wszystko, co otrzymali, nawet jeśli na początku nie wiedzą, czy wszystko potoczy się dobrze, uczą się, podejmują ryzyko, starają się jak najlepiej to uczynić, akceptują ryzyko dania czegoś od siebie, zaangażowania się, ufają, uczą się i podejmują ryzyko. Mają więc odwagę działania wolności w sposób twórczy, generując, tworząc nowe bogactwo. Bracia i siostry, oto rozterka, przed którą stajemy wobec Boga. Lęk czy zaufanie? Boisz się Boga czy ufasz Bogu? Podobnie jak bohaterowie tej przypowieści, także i my wszyscy otrzymaliśmy talenty, wszyscy. O wiele cenniejsze niż pieniądze. Ale wiele z tego, jakie zainwestujemy, zależy od naszego zaufania do Pana, który wyzwala nasze serca, czyni nas aktywnymi i kreatywnymi w czynieniu dobra. Nie zapominajmy o tym. Zaufanie wyzwala. Zawsze. Strach paraliżuje. Pamiętajmy,
Strach paraliżuje, zaufanie wyzwala. I to też chodzi tutaj, odnosi się do wychowywania dzieci. Zapytajmy się, czy wierzę, że Bóg jest Ojcem i powierza mi dary, ponieważ mi ufa? A ja, czy ufam Mu do tego stopnia, by dać coś z siebie, nie zniechęcając się, nawet gdy rezultaty nie są ani pewne, ani oczywiste? Czy umiem codziennie powtarzać na modlitwie: Panie, ufam Tobie, daj mi siłę, aby iść naprzód. Ufam Tobie, Panie. Pokaż mi, jak to wszystko rozwijać. A wreszcie, jako Kościół, czy pielęgnujemy w naszych środowiskach klimat zaufania i wzajemnego szacunku, który nam pomoże iść razem naprzód, który odblokowuje ludzi i pobudza we wszystkich kreatywność miłości? Pomyślmy o tym. Niech Maryja Panna pomoże nam przezwyciężyć strach. Nigdy nie bójmy się Boga. I niech pomoże nam Maryja zaufać Bogu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg mi się za zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, wczoraj w Sewilli beatyfikowano Manuel González Serna, kapłan diecezjalny, i 19 towarzyszy kapłanów i osób świeckich zabitych w 1936 roku w klimacie prześladowania religijnego podczas wojny domowej w Hiszpanii. Ci męczennicy dali świadectwo Chrystusowi aż do końca. Ich przykład niech pocieszy wszystkich chrześcijan, niech umocni, którzy dzisiaj są prześladowani z powodu wiary. Proszę Was o oklaski dla nowych błogosławionych. Ponawiam moją wyrazy bliskości ludności Birmy, która nadal cierpi z powodu wielu prześladowań. Modlę się, aby nie stracili nadziei i zawsze ufali w pomoc Panu. Pomoc Pana. Bracia i siostry, i nadal módlmy się za umęczoną Ukrainę. Tutaj widzę flagi ukraińskie. I módlmy się również za naród Palestyny i Izraela. Pokój jest możliwy. Tylko potrzeba dobrej woli. Pokój jest możliwy. Nie poddawajmy się logice wojny. Nie zapominajmy, że wojna zawsze jest porażką.
zarabiają tylko producenci broni. Tylko oni zyskują. Dzisiaj obchodzimy siódmy Światowy Dzień Ubogich. W tym roku ma on temat Nie odwracaj wzroku spojrzenia od żadnego ubogiego. Dziękuję diecezjom, parafiom za promowanie różnych inicjatyw solidarności wobec osób czy rodzin, którzy z trudnością dają radę żyć dalej. Pamiętajmy również dzisiaj o wszystkich ofiarach wypadków drogowych. Módlmy się za nich, za rodziny i angażujmy się, aby zapobiegać wypadkom. Chcę wspomnieć również o Światowym Dniu Rybołówstwa, które będzie pojutrze obchodzony. Pozdrawiam Was serdecznie, pielgrzymi z Włoch i z innych stron świata. Pozdrawiam wiernych z Madrytu, z Ibizy i z Warszawy. Również członków Rady Światowego Zjednoczenia Nauczycieli Katolickich. Pozdrawiam grupy z różnych miejscowości z Włoch. Pozdrawiam Stowarzyszenie Fidas z miejscowości Ortanowa i uczestników Dni Dzielenia Ruchu Apostolskiego Osób Niewidomych. Pozdrawiam szczególnie wspólnotę z Ekwadoru mieszkającą w Rzymie, obchodzą dzisiaj święto Matki Bożej ze swojego narodowego sanktuarium. I również pozdrawiam młodzież Matki Bożej Niepokalanej. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Życzę wszystkim smacznego obiadu i do zobaczenia. Dobiegło, drodzy Państwo, końca dzisiejsza modlitwa aniołpańskiej z Ojcem Świętym z placu Świętego Piotra w Watykanie. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie z następcą Świętego Piotra. Życzę również Państwu dobrego popołudnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu Ojciec Witold Hetner.